Podcast Geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Nie milkną głosy oburzenia po absolutnie skandalicznym wywiadzie, którego interi udzielił poseł Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Wywiad ten zatytułowany, cytuję, obecnie nic nie da się uzyskać od Ukraińców. Koniec cytatu. Zawiera tak wiele w moim głębokim przekonaniu... Sprzecznych z polską racją stanu stwierdzeń, że postanowiłem poświęcić temu osobny odcinek podcastu geopolitycznego. W mojej ocenie ten wywiad niczym w pigułce pokazuje, Sposób myślenia o wschodzie decydentów w Warszawie, całego te, całe, całej tej elity pookrągłostołowej, całego tego establishmentu tak zwanej trzeciej pospolitej. Jeżeli ktoś zastanawia się, dlaczego Polska nie wychodzi na wschodzie, mówiąc w taki lapidarny nieco sposób, dlaczego Polska nie ma żadnego pomysłu na relacji ze swoimi sąsiadami, jeżeli, dlaczego nie dyskontuje Polska swojego położenia geograficznego, nie wykorzystuje tego, aby budować silne, trwałe więzi gospodarcze istotne z punktu widzenia państwa polskiego, a tylko no właśnie realizuje jakąś mrzonkę, jakąś, jakieś wizję polityki idei jagiellońskiej, polityki jagiellońskiej, gdzie obserwujemy wdraża, wdrażane w życie, no właśnie miraże idei jagiellońskiej, no to właśnie ten wywiad. Pokazuje, dlaczego, dlaczego tak jest. Zresztą Paweł Kowal, moim zdaniem, jest taką swe, swoistą personifikacją, personifikacją tych ludzi, którzy kompletnie nie rozumieją, na czym polega realpolitik, polityka, polityka realna, personifikacją ludzi, którzy nie rozumieją, na czym polega geopolityka i wreszcie personifikacją człowieka, który kompletnie nie rozumie, co to znaczy mentalność postsowiecka, który kompletnie, nie, wbrew temu, co sam uważa, wbrew, po prostu nie rozumie, elit, ukraińskich elit białoruskich i elit rosyjskich, tego, jak te elity myślą. To taka personifik Paweł Kowal, to taki przykład, to taki przykład człowieka kompletnie oderwanego od realiów geopolitycznych, który swoją, swoją fantazją, swoim, swoim marzycielstwem w mojej ocenie po prostu bardzo mocno szkodzi polskiej racji racji stanu. Przyjrzyjmy się zatem tym wypowiedziom. W, z, tej, z tej rozmowy dla, dla przeprowadzanej przez dziennikarza interi, Jakuba Szczepańskiego, i tym takim najbardziej kontrowersyjnym, a ja bym po prostu wprost powiedział, najbardziej skandalicznym, skandalicznym fragmentom. Redaktor Jakub Szczepański mówi do Pawła Kowala: cytuję, sporo mówi Pan o przyszłości, a co możemy uzyskać teraz w relacjach polsko-ukraińskich? Na to Paweł Kowal odpowiada: A co jest do uzyskania? Obecnie nic nie da się uzyskać. Dogadać można się jedynie na ekshumację i oznaczenie grobów. Jeżeli Ukraińcy uznają, że nie jest to dla nich ważna rzecz, trzeba poczekać, aż zmienią zdanie. Przecież nie będziemy działać na siłę. Jeżeli ktoś ma pomysł, żeby co drugą ulicę na Ukrainie nazwać arterią Romana Szuchewicza, niech to zrobi. To nie jest powód do najeżdżania Ukrainy. Prawda? Koniec cytatu. No trudno, Szanowni Państwo, o bardziej zwięzłą, bardziej lapidarną i jednocześnie bardziej skandaliczną wypowiedź o relacjach polsko-ukraińskich. Co to znaczy, że nie da się dzisiaj nic uzyskać od Ukrainy? Przypomnę tylko, że Polska pomoc, zarówno ta na szczeblu państwowym, jak i na szczeblu czysto obywatelskim pojedynczych osób, to, jest, to są kwoty rzędu kilkuset miliardów złotych przekazane temu państwu i obywatelom Ukrainy. Jak to nie da się nic uzyskać? Nie ma czegoś takiego w relacjach transakcyjnych, w biznesie, aby jedna strona przekazywała kilkaset miliardów dolarów i nic z tego nie miała. I tak samo jest w polityce. Polityka ma prawdziwa polityka, polityka realna ma charakter transakcyjny. Jeżeli ma charakter inny, bardzo często opiera się o zdradę stanu. Po prostu o zdradę stanu. Bezwarunkowa, jednostronna pomoc, yy, gdzie nie otrzymuje się nic w zamian, jest nazywana przez samych Ukraińców, przepraszam, za kolokwializm, frajerstwem. Po prostu frajerstwem. Yy, tutaj. Yy, Paweł Kowal, zamiast twardo egzekwować polską rację stanu i domagać się ekshumacji ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim, ale także na narodzie żydowskim czy narodzie przecież rosyjskim, bo to ludobójstwo dotknęło także inne nacje, ale oczywiście w największym wymiarze był to naród polski, który, który najwięcej wycierpiał w trakcie, w trakcie ludobójstwa na Wołyniu, powinien Paweł Kowal, jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej, domagać się ekshumacji. Ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim i postawienia grobów, i postawienia grobów. Natomiast takie słowa, które padają w tym, w tym wywiadzie, w tym fragmencie wywiadu, że jeżeli, że jeżeli Ukraińcy uznają, że to jest dla nich jakaś istotna rzecz, to trzeba poczekać, bo może zmienią zdanie. No, Szanowni Państwo, trudno, o większe niezrozumienie mentalności hmm, Powiedziałbym, społeczeństw czy elit politycznych yy, po upadku Związku Radzieckiego na obszarze Radzieckim niż to właśnie zdanie. Przecież to jest pokazanie niezwykłej wręcz słabości, pokazanie uległości, która jest traktowana na wschodzie z pogardą, z Pogardą, i yy, po takich słowach możemy się spodziewać jako Polska nie tylko usztywnienia stanowiska elit politycznych Ukrainy, ale wręcz. Postawy jeszcze bardziej roszczeniową niż tą, którą, którą obserwujemy. To jest w mojej ocenie oczywista sprawa, że Ukraińcy będą z pogardą patrzeć nie tylko na Pawła Kowale, ale na całą formację polityczną, z której się wywodzi, a jest to popis szeroko rozumiany przecież. I będą stosować postawę roszczeniową, postawę twardych żądań, no bo tak się postępuje, z, jak, to mówią, jak to mówią Ukraińcy, z Włochami. Włochy no to określenie. Która oznacza frajera po prostu. I czy Państwo sobie wyobrażacie sytuację, w której w relacjach niemiecko-izraelskich, któryś polityk niemiecki pozwoliłby sobie na, na, na takie określenie, któryś polityk, powiedzmy, państwa żydowskiego, pozwoliłby sobie na takie powiedzenie, że należy poczekać na, powiedzmy, na kwestię, oznaczenia grobów ofiar Holokaustu na to aż Niemcy uznają, że to jest dla nich ważna rzecz, zbrodnie, których doko dokonali w okresie II wojny światowej. No przecież to jest coś niewyobrażalnego. Coś niewyobrażalnego, gdyby którykolwiek polityk w Izraelu powiedział takie słowa, że należy poczekać na ekshumację, na oznaczenie grobów, a w, do tego czasu aż Niemcy uznają, że dla nich to jest w ogóle ważna rzecz, to przestałby być w ogóle częścią w ogóle wspólnoty. Narodowej, żydowskiej. Tak? To jakby jest oczywista sprawa. Taka postawa nie tylko nie budzi szacunku za granicą, ale nie budzi także szacunku w Polsce. I nie wiem, czy Paweł Kowal sobie zdaje w ogóle z tego, z tego sprawę. Co to oznacza, że mówi, że nie będziemy działać na siłę? No, polityka polega na tym, że jeżeli ma się dogodną okazję do wykorzystania jakiejś szansy geopolitycznej, otwiera się jakieś okno geopolityczne czy jakieś okno polityczne, to tę szansę trzeba wykorzystać. Polska ma doskonałą okazję do tego, aby, aby wykorzystać tę sytuację geopolityczną. Samo, samo podejście transakcyjne, samo podejście w zakresie polityki realnej każe oczekiwać wręcz, że politycy, politycy w Warszawie wykorzystują to. Natomiast już ostatnie, te, te dwa ostatnie zdania, które padają w tym, w tym akapicie, no są absolutnie. Absolutnie skandalicznie. I bez względu na to, czy Paweł Kowal chciał tutaj y, popisać się jakąś formą takiego cynizmu, y, czy, czy jaką, jakąś figurą. Czy, czy traktuje swoją wypowiedź jako jakąś tam nazwijmy to figurę retoryczną, no to absolutnie takie, takie słowa nie powinny nigdy, nigdy paść. Chodzi o te słowa, że jeżeli ktoś ma pomysł, żeby co drugą nazwę na Ukrainie nazwać Arterią Romana Szuchewycza, niech to zrobi. I, I że nie jest to powód do najeżdżania Ukrainy. No, no nie. No, nie, tak jest, na takie słowa nie może być absolutnie przyzwolenia, bez względu na to, czy, czy powiedział to w formie jakiejś figury re retorycznej, w formie jakiejś stylistyki. No, nie, to jest absolutnie nieakceptowalne. Polska w żadnym wypadku nie może się godzić na nazywanie ulic na Ukrainie, na opatrywanie tych, tych ulic imionami zbrodniarzy i ludobójców. a niewątpliwie takim był Roman Szuchewicz, jednym z największych zbrodniarzy XX wieku. I tutaj to jest jakby oczywista sprawa, że Roman Szuchewicz był jednym z największych zbrodniarzy XX, XX wieku i przyzwolenie na nazywanie jego imieniem, jego nazwiskiem ulic na Ukrainie jest nie tylko pluciem na groby ofiar. Ukraińskiego ludobójstwa, ale jest w ogóle pluciem na groby ofiar II wojny światowej. I trzeba to jasno podkreślić. To, co zrobił Paweł Kowal, ta jego wypowiedź jest godna najwyższego potępienia. Jest godna najwyższego potępienia. I po czymś takim nie wyobrażam sobie sytuacji, aby którykolwiek z szanujących się polityków ukraińskich patrzył z szacunkiem na Pawła, na Pawła Kowala. Podobnie zresztą, mam nadzieję, w, w, jeżeli chodzi o polskich, polski, polskich polityków. Spójrzmy na kolejną, na, ko, na kolejną wypowiedź na dalszą część właściwie wypowiedzi, wypowiedzi Pawła, Pawła Kowala. Cytuję. Przyjaźnie się z Ukraińcami i często im mówię za dużo tego, tak się nie da, bo uważamy, że rzeź wołyńska była ludobójstwem. To kategoria prawna. Rzecz w tym, że państwo ukraińskie nie ma z tym za wiele wspólnego, bo nie istniało. Może trzeba to wyjaśnić jeszcze raz Polakom, którzy nie mają tego właściwie ułożonego. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, kolejna skandaliczna wypowiedź. Co to znaczy za dużo tego? Za dużo rozmawiamy o prawdzie, za dużo chcemy, domagając się prawdy, o wyjawieniu ludobójców, sprawców ludobójstwa. Za dużo chcemy, chcąc upamiętnić ofiary bestialsko zamordowane. Bardzo wielu, wiele kobiet, dzieci bestialsko zamordowane. No i wreszcie to określenie pogardliwe nazywające ludobójstwo kategorią prawną, sprowadzające pojęcie ludobójstwa wyłącznie do kategorii prawa. Panie Kowal. Mordowanie masowe, bestialskie, zaplanowane i z, całą, o, z całym okrucieństwem, przeprowadzone takim okrucieństwem, aby zadawać jak najwięcej bólu kobietom i dzieciom, to dla Pana wyłącznie kategoria prawna? Mówienie o tym, że państwo ukraińskie nie ma za wiele wspólnego z ludobójstwem. Na Wołyniu jest zaprzeczeniem nie tylko historii, ale jest zaprzeczeniem elementarnych zasad, jakie funkcjonowały dotychczas w historii Polski, gdzie prawda była kategorią centralną. Natomiast mamy do czynienia w wykonaniu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z cynicznym Kłamliwym postępowaniem mającym na celu sfałszowanie historii. Sfałszowanie historii i to robione z premedytacją. Każde państwo ponosi odpowiedzialność za swoją historię, za ciągłość swoją historyczną, także w czasach, kiedy nie istniało, nie, istniało, nie było go na mapie. Ponieważ w Państw w takich państwach, kategorii, w państwach narodowych suwerenem jest naród. A skoro w danym państwie suwerenem jest naród, który istniał nawet wtedy, kiedy nie istniało dane państwo, to jednak ten kraj ponosi odpowiedzialność za swoich rodaków, tak jak Polska też ponosi odpowiedzialność za czyny naszych rodaków w XIX wieku, kiedy państwa polskiego nie istniało, kiedy państwo polskie nie istniało, czy za Zaczyny Polaków chociażby w, druge, w okresie II wojny światowej, kiedy również państwo polskie nie istniało, wybielanie ludobójstwa poprzez fakt mówienia o tym, że państwo ukraińskie nie ma z tym wie, za wiele wspólnego, jest nie tylko cynizmem, ale jest po prostu świadomym i zwy, zwyczajnie podłym fałszowaniem historii. A co powiemy o zbrodniach Niemców w okresie II wojny światowej? Pan Kowal może chciałby ich wybielać, mówiąc o tym, że nie byli to Niemcy, tylko naziści, bo wtedy nie, istniało, nie istniały Niemcy, tylko trzecia rzesza, tak? No, szanowni Państwo, są granice absurdu, są granice dobrego smaku i są granice podłości. Widzę, że pan Kowal ma tutaj takie zapędy, aby wyjaśniać Polakom, którzy czegoś nie mają właściwie ułożonego. Ten poziom buty, ten poziom arogancji yy, pana Kowala jest porażający. Jest porażający i wybija w całym tym wywiadzie. Gdyby, ja, niejako, gdyby, gdyby Paweł Kowal chciał się traktować jako jakiegoś guru, który chce Polakom narzucać określoną wizję historii, całkowicie sprzeczną z prawdą historyczną w imię interesów Ukrainy. Wstyd. Idąc dalej. Dochodzimy do kolejnych, absolutnie skandalicznych słów, które, które poseł Kowal wypowiada. Cytuję. Mówimy o zbrodni dokonanej przez obywateli polskich na innych polskich obywatelach. Jedni byli narodowości ukraińskiej, drodzy polskiej. Nie uznajemy zmiany tej granicy, której dokonano w 1939 roku. To była część Polski pod okupacją niemiecką lub nieformalną okupacją sowiecką. Zbrodnia nie obciąża państwa ukraińskiego, bo nie istniało. Zobowiązuje każdego uczciwego człowieka, żeby ją nazwać i potępić. Chciałbym, żeby moi przyjaciele z Ukrainy potrafili się od tego odciąć. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, kolejne kłamstwa. Mówienie o tym, że jeżeli. Jeżeli nie istniało państwo ukraińskie, to zbrodnie nie obciąża tego państwa ukraińskiego jest absolutną absolutnym skandalem. To jest tak, jak gdyby mówić, że Współczesna Republika Federalna Niemiec nie odpowiada za zbrodni III Rzeszy. A przecież doskonale wiemy, że w stronę Polaków kierowane są różnego rodzaju oskarżenia o niecne czyny, których, których, których jednostki dopuszczały się w okresie II wojny światowej. Mówienie o zbrodni dokonanej przez obywateli polskich na innych oby, polskich obywatelach jest absolutnie niedopuszczalne. Mówimy tutaj o zbrodniach etnicznych Ukraińskich. Na zbrodniach etnicznych Polakach. Typowa czystka etniczna, typowe ludobójstwo. I to jest jedyne prawidłowe określenie na to, co się wydarzyło na Wołyniu w roku 1943 i w kolejnych latach. No i idźmy dalej z, tym, z, tym, z tymi wypowiedziami Kowala. Dziennikarz, który zadaje pytanie, pyta i trafia to do nich. Kowal odpowiada. Rozumieją, że taka metoda pracy UPA, skierowana głównie przeciwko bolszewikom w kontekście ludności polskiej, miała charakter ludobójczy. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, co to za żargon? Nazywanie czystek etnicznych, nazywanie mordowania kobiet i dzieci metodą pracy ukraińskiej powstańczej armii? Metodą pracy? I ostatni cytat. Ostatni cytat, redaktor Szczepański. Być może to rozumieją, ale raczej nie zamierzają się odcinać. Na to Paweł Kowal. Na tym polega polityka. My mówimy jedno, oni odmawiają. Dlatego poczekamy, aż zmienią zdanie. Polityk nie może myśleć tylko o przeszłości. Sam pan widzi, że temat mnie emocjonuje. Nawet mówię innym głosem. Jestem jednak zmuszony do myślenia o tym, co będzie. Po trzech pokoleniach pojawią się historycy, którzy krytycznie spojrzą na działalność UPA. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, czy Państwo sobie wyobrażacie sytuację, że któryś z polityków w Izraelu mówi o tym, że na słowa neonazistów w Niemczech, które są wiadomo jakie pod adresem Żydów, i taki polityk w Izraelu powiedziałby: No, my mówimy jedno, a oni odmawiają, dlatego poczekamy, aż zmienią zdanie. Taki polityk przestałby być nie tylko politykiem, nie, nie tylko prze, przestał, przestałby być członkiem narodu żydowskiego, ale podejrzewam, że bardzo szybko mógłby, mógłby że tak powiem, znaleźć się na tamtym świecie. To jest, to jest coś absolutnie niedopuszczalnego. Czy Państwo sobie wyobrażacie, żeby dzisiaj ktokolwiek w ogóle na Zachodzie dopuszczał, dopuszczał gloryfikację neonazizmu, dopuszczał gloryfikację ludobójców i mówić o tym, że wszystkich tych, którzy Wybielają tych ludobójców, no, należy wysłuchać i poczekać, aż zmienią zdanie, bo przecież nie można mówić tylko o przeszłości. No, przecież to jest coś niewyobrażalnego. Coś niewyobrażalnego. Czy Państwo sobie wyobrażacie sytuację, że jakikolwiek historyk w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech powiedziałby dzisiaj, że no, jeżeli chodzi o temat zbrodni III Rzeszy, to. Yy, no, trzeba poczekać, bo po trzech pokoleniach pojawią się historycy, którzy krytycznie spojrzą na działalność NSDAP, SS, Gestapo i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie skandaliczne. Natomiast sam fakt, że Paweł Kowal jest dzisiaj zapraszany do mediów głównego nurtu, że takiemu człowiekowi daje się mikrofon w mediach publicznych, w mediach. Głównego nurtu, że ten człowiek pełnił ważne funkcje w państwie polskim, że jest dzisiaj traktowany jako, jako ekspert do spraw wschodnich, jest miarą upadku Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.